Dzisiaj relacja vlogowa z szóstej rundy 2023 Polskiej Ligi Wraków w Chońśnie, drugim Kołołowicza. Dzisiaj będzie petarda. Dzisiaj walka? Oczywiście. O. Rus? To jego wymysł. Ale nie, że Mongoły, dobra, może być. Mongoły. Wracamy do tematu. To będzie walka dzisiaj? Będzie. Będzie do samego końca. Będzie walka? Będzie ogień. Elegancko. Pozdrawiam tatę. Rozpoczęcia dzisiejszej imprezy. Zapraszamy tutaj wszystkich widzów, zawodników. My tutaj jako Polska Liga Wraków jesteśmy trzeci raz w Chońśnie. Dzisiaj mamy... W Chońśnie drugim, dokładnie. W Chońśnie drugim jesteśmy trzeci raz. Dzisiaj to jest szósta runda 2023 Polskiej Ligi Wraków. Gościmy właśnie tutaj u Sebastiana Dengusa firmę Dionizos. Starosta Piotr Malczyk i Dariusz Ryczulski, wójt gminy Chońśno.
ale już spotykamy się właśnie trzeci raz w tym składzie, a więc teraz jeszcze chciałem podziękować z naszej strony jako Polskiej Ligi Wraków za tutaj, za przygotowanie imprezy, za gościnność, tutaj za cały wkład tutaj pana wójta, pana starostę, tutaj pana Sebastiana Dęgusa. Większość pracy to jest na jego barkach i na barkach jego kolegów, więc wielki szacunek, że się podejmujesz organizacji tego wydarzenia. Obyś tą siłę zachował na kolejne lata, na kolejne pomysły, które masz, bo Sebastian, nie wiem czy wiecie, no ale pokazuje to dzisiaj, że może przychodzi ciągle z nowymi pomysłami, a czy tak. I tylko mówi, trochę kasy potrzeba i byśmy tutaj mogli zrobić piękne imprezy. Więc gratuluję, Sebastian, i my pewnie zgodnie z wójtem życzymy tylko bezpiecznego dzisiaj ścigania się po tym torze, żeby każdy uważał, bo wiecie, no niestety podczas takich wyścigów mamy nadzieję, że nie dojdzie do żadnych otarć większych, a wszystkim życzymy udanego dzisiaj dnia, pogoda dopisała, macie dużo różnych rozrywek, więc korzystajcie i życzymy, żebyście wrócili z uśmiechami na ustach i dawali tylko dobre komentarze, a wtedy na pewno Sebastian będzie bardziej zmobilizowany na kolejne lata, więc miłego dnia. Witam również wszystkich bardzo serdecznie w gminie Chośno, w miejscowości Chośno II. Tak jak pan starosta powiedział, cieszymy się, że ta impreza się rozrasta. To jest trzeci rok. Z każdym rokiem Sebek nabiera coraz więcej doświadczenia. Są dodawane kolejne punkty. Cieszymy się, że są twarze zarówno z gminy Chośno, ale widzę dużo osób spoza gminy Chośno. To też dla nas wspaniała wizytówka i reklama. Życzę państwu udanej zabawy. Pogoda nam dopisuje, to najważniejsze. Niech wygra lepszy. Cieszę się, że też drużyny. Co roku jest coraz więcej drużyn, coraz więcej samochodów. To też świadczy o tym, że ta impreza się podoba w waszym środowisku i to też jest dla nas cenne, ale też chcę podkreślić tutaj główną rolę Sebastiana, bo on wymyślił to, pielęgnuje to i też dba o to, żeby ta impreza z roku na rok się rozrastała i żebyśmy wszyscy mogli tutaj tym konkretnym dniem się bardzo cieszyć, bo to jest ewenement też na skalę powiatu, ale nie wiem, nie słyszałem też w województwie, także wspaniała wizytówka gminy Chośno. Witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie i życzę udanej zabawy. Witam wszystkich. Dzięki wam jest ta impreza, dzięki sponsorom, dzięki partnerom, także żeby nie wy, nas by tu nie było. Także bawcie się dobrze, a my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby było to bezpiecznie i fajnie. It's no use.
Tutaj w Europie, bo też często te pytanka są zadawane. Okryję sobie autko, żeby właśnie się wróciło na drogę. I co, robimy show? Nie robię... ma innego, nie ma innego, drugie dnia. Nie mam innego raptusa, prawda? Jeszcze wiem, widzę, wszystko kupiłem, wszystko podrabiające, rap jest tylko jeden, dokładnie. Emerytura i hektary. Tak jest. Zobacz, tam jest taka, nie będę palcem wskazywał. Stara szkoła Romana, no. Jeździ trochę z nami, takie rude włosy ma. No. Taka porodawa jest. Potem jak będziesz koncert miał, możesz wyskoczyć z mikrofonem do niej na 2 metry przed nią. Stań, popatrz na te rude włosy i powiedz do niej tak. No. Inne masz włosy. Im bardziej rdzawy dach, tym biegniejsza piwnica. No, to jest dobry tekstik, ale ja to wypatrzyłem taką jeszcze ministerkę różową. Landryneczka różowa. Zabijamy cię, takie króciutkie spodenki. Tam, kamera tam. Tam. O, tak. Machaj do nas. Kura. O, macha! Wyżej, to będzie wszyscy zobaczyli. Widzę, że masz parcie na szkole. O Jezu, nie chcę. Akurat zaraz tu ale jest, widzisz tą nóżkę? O, ej, teraz do przodu wystawiłem. No, ale tą nóżkę to jest tak, podchodzisz do niej i patrzysz na te nogi i mówisz, cześć maleńka, ale masz piękne nóżki. Jakie szyny, taką stacja. Tylko żeby na końcowej stacji okazała się łysa polana, a nie włoszowa czasami, bo to jest spokój. Różna moda na fryzjera jest także w tym momencie. Nie, szanowni państwo, w tym momencie za chwileczkę koncert Żbyszka. Dyskietkę dałem tam technicznym. Walkmana mają, to będzie je puszczać. Słuchajcie, jadąc na każdą imprezę robimy sobie taki wywiad środowiskowy, żeby wiedzieć, z kim się ma do czynienia. Do Chojna my jechali, mówię, zatrzym się do kierowcy, miejscować wcześniej. Żeby się dowiedzieć coś na temat Chojna. Kto jest Chojna, ręka do góry. Jest, proszę. Ale to ci, co są spoza okolicy, to uwierzcie mi, dowiedziałem się miejscować wcześniej pod takim lokalną oazą. Czyli sklep spożywczy. Tam stali tacy mecenasi i mi opowiedzieli o panach, przede wszystkim o chłopach z Chojna. Chojnie podobno no wszystko, zobaczcie, impreza zawodowo. Wszystko się toczy, nawet chmurki rozegnane, helikopter to wszystko robi. Tu podobno Chojnie chłopy dojrzewają zawodowo, nie wiedziałem. Od takiego małego funfla on jak dorosto Chojnie, powiat łowicki, to zawodowiec. Chojnie chłop jak ma 20 lat, to podobno, a dojrzewa zawodowo jest jak kelner. Jeszcze nie doniósł, a już rozrął. Podobno w powiecie łowickim chłopy jak mają 30 lat, to są jak drwale. Rąbią wszystko dookoła. Okowitne. Zapraszamy tutaj do nas na podsumowanie dzisiejszej imprezy.
nadeszła ta wiekopomna chwila, że ten dzisiejszy dzień pełen naprawdę motoryzacyjnych wrażeń i nie tylko, bo troszeczkę tutaj było i rozrywkowo dziś, dobiegł końca. Dzisiaj dzień na pełnej petardzie, można to powiedzieć. Dziękujemy tu wszystkim jako Polska Liga Wraków za pomoc w organizacji, za przyjęcie, za to, że tutaj udostępniliście nam teren, za to, że mogliśmy zrobić zawody i kolejny raz nas tutaj chcieliście. Przede wszystkim podziękowania dla Sebastiana Dęgusa z firmy Dionizos. Wielkie, wielkie, wielkie brawa, brawo, 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 brawo. Również wielkie dzięki dla pana wójta Dariusza Reczulskiego. Wielkie, wielkie brawo. I tutaj dla przedstawiciela Rady Gminy. Tak? Też. Wielkie, wielkie brawo. Cóż, za chwilkę rozdamy, ale najpierw tutaj damy trochę pogadać ogólnie. Słuchajcie, zwracam się teraz do drużyn. Dziękuję za to, że przyjechaliście. Dziękuję za wytrwałość. To jak się tylko ogląda, to tylko wy wiecie, ile to i odwagi, i sprytu potrzeba, ale i wkładu przez cały tydzień. Nie wiem, ile wy spawacie te swoje maszyny, ale naprawdę jest to bardzo widowiskowe i bardzo się cieszymy, że chętnie przyjeżdżacie do Chojnia Drugiego. Zapraszamy was już pewnie w przyszłym roku, natomiast dzisiaj chcę was wszystkim uczestnikom na wasze ręce złożyć przeogromne podziękowania za ten show, który mogliśmy tutaj wszyscy wspólnie oglądać, bo z kim by tutaj nie rozmawiał, to wszyscy są pod ogromnym wrażeniem, ale głównymi artystami tego dzisiejszego popołudnia czy całego dnia jesteście właśnie wy. I wielkie ukłony, wielkie podziękowania dla was, dla wszystkich uczestników, tych, którzy startowali dzisiaj w tym wyścigu. Naprawdę wielkie, wielkie brawa i dziękuję. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ale przede wszystkim tutaj, jak już pan wójt podziękował uczestnikom, ja może chcę tutaj zacząć od organizatorów, bo jednak tutaj na Sebastianie i jego firmie stanęło to wydarzenie, żeby zorganizować, żeby dopiąć do ostatniej chwili wszystkie te zadania, które tutaj sobie założyły. Myślę, że nie było łatwo i też wielkie ukłony tutaj dla niego i dla wszystkich zaangażowanych osób ze strony Sebastiana, którzy się przyczynili do tego wydarzenia, że mogło się odbyć w taki właśnie sposób. Gratuluję wszystkim uczestnikom, gratuluję zwycięzcom tych różnych poszczególnych kategorii. Cieszę się bardzo niezmiernie, że reprezentacja tej gminy Chojnia, taka połączona Chojnia, Kaszyńce Małe, można powiedzieć, triumfowała w swoim wyścigu. Wielkie gratulacje, kibicowaliśmy im na ostatniej prostej, wyszli na prowadzenie. Jeszcze raz wszystkim gratuluję, wszystkim też dziękuję za uczestnictwo tutaj widowni, publiczności i wszystkim obecnym na dzisiejszym wydarzeniu. Państwu, a gospodyni i tutaj całemu zapleczu gastronomicznemu, którzy też przy tej uroczystości, bez nich by się ta uroczystość po prostu nie udała. Dziękuję bardzo i gratuluję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Ja bym chciał podziękować stowarzyszeniu Rządaczyków, Polska Liga Wraków. Przeprowadzili to w sposób profesjonalny, także było bezpiecznie. Dziękuję Mariusz, dziękuję kibicom, dziękuję zawodnikom, także przybywajcie na drugi rok. My również dziękujemy, że mogliśmy tutaj trochę jakichś tam dziwnych atrakcji dostarczyć. No i gratulujemy oczywiście wszystkim zwycięzcom, za chwilkę właśnie tutaj rozdamy nagrody, ale wszystkim, którzy w ogóle podjęli walkę, którzy zdecydowali się na tym torze, żeby pojechać, przyjechać i poczuć tą adrenalinę, bo to tego się nie da zobaczyć, tego się nie da poczuć stojąc obok czy na filmie. Usiądziesz do samochodu, jest całkiem inaczej. Zgadza się? Dokładnie. To słuchajcie, teraz idziemy do nagród. Czyli tak, na początek małą ściągę. Czasówka, bo czasówka była pierwszym wyścigiem dzisiejszego dnia. Czyli tak, zapraszamy tutaj na scenę, tylko powoli nie śpieszcie się po schodkach tutaj z tyłu. Załoga numer 30, trzecie miejsce załoga numer 97. Drugie miejsce załoga numer 146 i pierwsze miejsce załoga 143. Zapraszam tutaj do siebie. Trzecie miejsce załoga numer 97. Brawo, brawo, brawo. Załoga numer 146.
Również brawo, że oni nam tutaj są. I załoga 143, pierwsze miejsce. Tutaj trzecie miejsce mamy, tak? Zapraszamy załogę numer 146 i 143 do siebie. Jest tutaj ktoś? 143 stoi. 143 jesteś ty. Dobra, to 146 brakuje nam, tak? 146 brakuje nam. Załoga 146. Nie widzę załogi 146. Dawaj szybko, no. Nie będziemy tutaj stać do wieczora. Tutaj na scenę. Tylko po schodach powoli, bo przedłuży nam się to. Dobra, znalazł. Dobra, zapraszamy tutaj. 146, tak? To było drugie miejsce, ty masz. Tutaj. 143, ty. Na środek. Dobra, i zapraszamy tą nagrodami. I wielkie, wielkie brawa, słuchajcie. To byli najszybsi dzisiejszego dnia. Brawo, brawo, brawo. Gratulacje. I dziękujemy bardzo. Brawo, brawo, brawo. Teraz drugim wyścigiem był dzisiaj wyścig kobiet. Zapraszamy załogi numer trzecie miejsce, załoga 149. Brawo, brawo, brawo. Drugie miejsce, załoga numer 117. Zapraszamy tutaj do nas. Brawo, brawo, brawo. I pierwsze miejsce, załoga 177. Również zapraszamy. Brawo, brawo, brawo. Trzecie miejsce, tutaj, tak? Tu tutaj. Zapraszamy pierwsze miejsce tu. Druga? Pierwszy jest. A dobra, to wy jesteście drugie, bo już myślałem, że... No, druga tutaj, tak? A pomiędzy pierwsze. Okej. Okay. Myślałem, że ty z pierwszego miejsca, ale tak nie, jak nie kobieta wyglądasz troszkę. I tu na środek dziewczyny zapraszamy. Dobra. Nie będę musiał zrobić, żeby ten ekran... Trzecie, druga, pierwsza. Od trzeciego. Tam nie wystawił jak. Nie tutaj? Jak szukaliśmy. I pierwsze miejsce tutaj. I wielka, wielka brawa! No i się dziewczyny dzisiaj robiliście na tym torze. Brawo, brawo, brawo! A chłopakami nie chcę, a z dziewczynami? Zmina dla tego reporteru. No w górę dziewczyny ten. Puchary. Jankarany, bo ciężkie trochę. Brawo, brawo, brawo! No. Dziękujemy dziewczyny. Ja rozrabiałem mam trochę, no ale tam trudno. Klasa ST. Trzecie miejsce. Zapraszamy załogę numer 144. Drugie miejsce. Brawo, brawo, brawo. Drugie miejsce. Załoga numer 152. I pierwsze miejsce załoga numer 143. Zapraszamy załogi. Trzecie miejsce 144. Brawo, brawo, brawo. Drugie miejsce 152. I pierwsze miejsce 143. I jeszcze załogę numer 144. 144 załogę zapraszamy. Załoga 144. Chyba nie ma. Nie, no musimy tam.
To Sebastiana zostanie, Sebastian wręczy. Tak, Sebastian? Pewnie znajdę. Znajdę. Czyli tutaj mamy pierwsze i drugie wręczamy. Pierwsze miejsce tu, pierwsze tu. Tak. Trzeciego nie ma. Trzeciego nie ma. To odstawiamy. Chwila dla fotoreporterów i wielkie, wielkie brawa! Dziękujemy bardzo. I teraz klasa RC. Zapraszamy do siebie załogę numer 107, trzecie miejsce. 107, trzecie miejsce, brawo, brawo, brawo. Drugie miejsce załoga numer 97. I pierwsze miejsce załoga numer 69. Brawo, brawo, brawo. Zapraszamy tutaj do nas. Trzecie miejsce 107. Drugie miejsce 97. I pierwsze miejsce 69. Gratulacje. I tu była przewaga. Wy tutaj macie? Pierwsze. Zapraszamy jeszcze do nogi numer 97 i 107. 97? Słuchaj, kolego, 151 załoga wydała się bo jeszcze mam pieniądze. Zaraz zobaczę, chyba że chcesz nagrody wręczyć. Co chodzi? To chodzi. Kolego. Dziękuję. Ja na kosik fajne. Możemy? 97 to masz drugie miejsce. Jeszcze załogę 107, 107 załogę prosimy. Najemnicy! Wielkie, wielkie, wielkie brawa! Prosimy, 107. Brawo, brawo, brawo! I teraz mamy Proto. 107, jak to jest? 107, mam dwa numery na samochodzie. Co? Ja mam 107 i 105. Tak, tak daliście mi numer. 107, no tak, 107, jesteś tu sama. 107, mam 105 na samochodzie. Tak daliście mi numer. Ale 105 nie mamy tego, nie mamy na liście, a więc 107. No to 107, no. Dobra. Znalazło się trzecie miejsce. Ale ładnie. Gratulacje i wielkie, wielkie, wielkie brawa. Klasa Proto, zapraszamy trzecie miejsce, załoga numer 80. Brawo, brawo, brawo. Drugie miejsce, załoga numer 149. Brawo, brawo, brawo. I pierwsze miejsce, załoga numer 151. Zapraszamy. Brawo! Brawo! Pierwsze miejsce, to się dzieje. Brawo! Jest! Gorliwość, pamiętaj gorsze o... Spokojnie, spokojnie. Tak, trzecie miejsce, załoga numer 80. Mamy czy nie mamy? To jest 83, nie? 80. Trzecie idzie tutaj. Pierwszy środek. A drugie tutaj. Dokładnie. Gdzie jest trzecie?
Trzecie miejsce załoga numer 80. Drugie miejsce załoga numer 149. I pierwsze miejsce załoga numer 151. Brawo! Wielkie brawo! Brawo! Dziękujemy. I zostały jeszcze dwie nagrody. Stylizacja, czyli to jest nagroda od nas. Załoga numer 185. 185 zapraszamy tutaj do nas. W tamtym roku był śmierć. Najfajniejsza bryka. Dokładnie. Dzień dobry. 185? No zapraszamy tutaj. Brawo. Brawo. Czekajcie, to była ta miętowa Honda chyba, tak? Tak, miętowa Honda? Miętowa Honda. Tak. Dokładnie, poznałem po tym, po sposobie kibicowania. Brawo, dziękujemy. I jeszcze mamy wyścig śmierci. Załoga numer 195, furę nawet widzę. Brawo! I słuchajcie, dalej żyje. O, to jednak był ogień. I bardzo dobrze, że był ogień. Słuchajcie, gratulujemy, bo to był właśnie ten ostatni wyścig, taki widowiskowy. No może trochę tam się zakurzyło, ale to tylko trochę. I wielkie brawa. Brawo. Wielkie brawo. Dziękujemy. I tym optymistycznym akcentem dziękujemy za dzisiejszy dzień, dziękujemy za adrenalinę, za pokaz, za wszystko. Do zobaczenia. Zaraz.